Będę się teraz narkotyzować. O. A tak zobaczcie się tu. Eu, mordo. Siemanko. Witam się serdecznie ze wszystkimi ponownie w sobotę. Zdaje się. Powracam z kolejnym tematem. Ostatnio zakończyliśmy mówić na temat wszystkich rodzajów tranzycji, które można przejść. I teraz będziemy się troszkę rozdrabniać i będziemy mówić o tym, co się robi w trakcie tych elementów tranzycji. Ale nie będziemy iść tak zupełnie chronologicznie, tylko raczej pójdziemy praktycznie. Na zasadzie będziemy zaczynać od takich najważniejszych rzeczy. I potem się będziemy rozdrabniać na takie być może mniej kluczowe. Dla co po niektórych. W każdym razie, w dzisiejszym tygodniu będziemy, ale raczej już mówimy, nie nagrywam tego w ogóle z przeszłości, mówimy o tym, na czym polega diagnostyka transpłciowości i proces diagnostyczny. No i tak, od początku. Diagnoza transpłciowości to jest taki proces, który, już nie wchodząc w szczegóły, czy jest on potrzebny, czy nie, zasadniczo polega na tym, że lekarze, a właściwie lekarz seksuolog, na podstawie innych opinii i badań musi stwierdzić, czy my nie mamy jakiegoś czegoś, choroby, zaburzenia, które sprawiają, że my się czujemy jak osoba transpłciowa, czyli na przykład mamy dysforię i nie wiem, czujemy się jako ta płeć, które nie są transpłciowością. Czyli na przykład ktoś, nie wiem, ma schizofrenię paranoidalną, która akurat wygląda u niego w ten sposób, że mu się na przykład wydaje, że jest facetem, a tak naprawdę jest z kobietą, tylko ma schizę na przykład, albo ma guza mózgu na przykład, który mu wywołuje takie objawy. No i tak, takie przypadki są, nie wiem czy nawet ekstremalne to jest wystarczające słowo, są bardzo rzadkie. Osobiście nie znam nikogo, kto by miał taki przypadek. Znam osoby niebinarne, które po jakimś czasie w tranzycji doszły do wniosku, że jednak one nie są tą binarną płcią i zrobiły na przykład częściowo detranzycję, ale ja osobiście nie znam, ani nie słyszałem tak w sensie ze źródła zaufanego, nie na przykład jakiegoś gazetki amerykańskiej, nie słyszałem o żadnym przypadku osoby, która by na przykład miała guza mózgu, który sprawił, że czuł się jak osoba transpłciowa nią nie będąc, albo na przykład, że miał taki rodzaj schizofrenii, także te przypadki są rzadkie. No w każdym razie ta diagnoza transpłciowości zasadniczo na tym polega, ponieważ nikt nam nie może powiedzieć, czy my jesteśmy trans. Może ktoś nam wyłącznie powiedzieć, że nie ma żadnych powodów, żebyśmy nie byli trans. Czyli jeśli na przykład ja czuję się facetem, przychodzę do lekarza, mówię, że elo, czuję się facetem, a mi powiedzieli, że jestem laską przy urodzeniu, to on może na przykład zlecić mi różne badania, żeby zobaczyć, czy ja nie mam schizy, czy na przykład nie mam guza mózgu, czy nie mam jakichś innych problemów, na przykład, nie wiem, zaburzeń osobowości, albo na przykład, nie wiem, rodzice mnie zindoktrynowali. Jeśli nic takiego nie będzie, no to ewidentnie jest to znak, że moje odczucia są tak jakby wywołane transpłciowością i wtedy mogę legalnie być osobą trans. Więc nie ma żadnych testów na transpłciowość, nie ma żadnej ankiety, która na przykład jak wypełnimy, tam powie, czy jesteśmy trans, czy nie. To jest coś, co jedynie osoba trans może sama się zorientować i komuś przekazać, ewentualnie może dawać silne tego objawy, ktoś może jej zasugerować, że ej, może jesteś trans i może do tego dojść, ale żaden lekarz wam nie powie i wam nie zdiagnozuje, że jesteście trans. On może wyłącznie powiedzieć, że nie macie przeciwwskazań do bycia trans. Zasadniczo. Więc jest to taki dość wyjątkowy przypadek, ponieważ no, w przypadku transpłciowości to my się staramy o tą diagnozę. W większości chorób raczej chodzi o to, że ktoś tam diagnozuje, że coś jest z nimi nie tak, a tutaj to my idziemy, żeby ktoś nam powiedział, że faktycznie coś jest na rzeczy. Więc tak, no i jak wygląda diagnoza transpłciowości? W tym momencie w Polsce oczywiście, na rok 2020, proces diagnostyczny jest następujący. Najważniejszą opinię, którą musimy dostać, żeby zrobić większość związanych z medyczną i prawną tranzycją rzeczy, to jest opinia seksuologa, lekarza, nie seksuologa, psychologa, to jest zupełnie co innego. Chodzi nam o lekarza po medycynie, który jest lekarzem i ma specjalizację z seksuologii. No i najlepszym wariantem tak naprawdę jest psychiatra seksuolog. Bo tak, to zaraz będę rozwijać, ale są też inni lekarze, może być na przykład ginekolog seksuolog albo, nie wiem, jakikolwiek inny lekarz, który endokrynolog seksuolog, nie?
lekarz ze specjalizacją z seksuologii. Nie ma lekarza, który jest po prostu seksuologiem, to jest zawsze taki dodatek. I ten lekarz wystawia nam taką końcową opinię, która jest nam potrzebna, na przykład, żeby zmienić dane w sądzie, żeby przejść większość operacji, jeśli nie wszystkie, żeby, no nie wiem, wszystko, w większości przypadków też, żeby dostać hormony, ponieważ albo seksuolog nam wystawia te hormony, albo już paru endokrynologów się tym zajęło w Polsce i też wystawiają te hormony i oni na ogół też chcą opinii seksuologa. I ten seksuolog, żeby nam wystawić taką diagnozę, potrzebuje do tego opinii psychologicznej. Musi być to psycholog kliniczny albo psycholog-seksuolog, nie? Coś z tych wariantów. Nie psychoterapeuta, psycholog. I ten psycholog, najlepiej taki, który się na przykład zna na osobach trans, robi nam taką diagnozę psychologiczną, to jest opinia psychologiczna. To nie jest diagnoza, to nie jest ten papier, który jest najważniejszy i potrzebny do sądu. To jest diagnoza psychologa, to nie jest diagnoza od lekarza. To jest opinia, powiedzmy. I w tym przypadku taka opinia na ogół trwa najdłużej ze wszystkich tych rzeczy, ponieważ no, to na ogół trwa kilka miesięcy. Są psycholodzy, którzy to być może wystawiają w krótszym czasie, no ale utarło się, że raczej to trwa kilka spotkań na przestrzeni czasu i to się na ogół rozciąga na jakieś tam miesiące. Piłują chodnik od 2 tygodni. W każdym razie taki psycholog może nam robić różne testy. Część tych testów jest jakoś uzasadniona, czasami mogą być mniej. Zasadniczo to są różne testy, które mają wykluczyć, że mamy jakieś przeciwwskazania psychologiczne, czy na przykład, nie wiem, jakieś zaburzenia osobowości, jakieś problemy, które mogą na przykład albo dawać fałszywe poczucie bycia trans, albo na przykład mogą sprawiać, że mimo tego, że jesteśmy trans, to na przykład jesteśmy w złym stanie psychicznym na tyle, że nie powinniśmy teraz się brać za tranzycję, ponieważ nie jesteśmy w stanie podejmować samodzielnych decyzji świadomych. I tak właśnie może się czasami zdarzyć. I ten psycholog musi to stwierdzić. Jeśli nam wyjdzie, że nie jesteśmy wtedy teraz w stanie podejmować świadomych decyzji, no to idziemy na terapię, pracujemy nad tym i jak jesteśmy w stanie stabilnym, to wtedy przechodzimy tranzycję. No i zasadniczo taki psycholog właśnie zabiera jakiś czas i z taką opinią się zgłaszamy do tego seksuologa i często seksuolog wymaga jeszcze opinii psychiatry. I to jest na ogół szybsza sprawa, no bo jeśli nic tam zupełnie nie jest psychiatrycznie, to jest to czasami jedno spotkanie. Jeśli coś tam jest, psychiatra nie jest pewny, czy na pewno jesteśmy poczytalni, to wtedy może chcieć więcej spotkań, żeby nam takie właśnie zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do tranzycji wystawić. No i tutaj tak samo jak u psychologa, w tym przypadku szukamy braku przeciwwskazań psychiatrycznych do tranzycji, czyli na przykład czy nie mamy schizofrenii, albo na przykład jakichś innych chorób psychicznych, które nam na przykład mogą symulować transpłciowość albo sprawiać, że jesteśmy niezdolni do podjęcia świadomej decyzji. I takie dwa papiery na ogół wymaga seksuolog do wystawienia swojej opinii, chyba że jest na przykład seksuologiem psychiatrą, to wtedy mamy dwa w jednym od niego też z tą opinią psychiatryczną. Seksuolog może też od nas wymagać zrobienia takich badań fizycznych, czyli na przykład za moich czasów na przykład się zlecało podstawowe badania typu na przykład badanie krwi i się sprawdzało na przykład czy coś w tych badaniach krwi nam dziwnego nie wychodzi. To jest takie dość ogólnikowe badanie, no na pewno nam nie zaszkodzi. Czasami tam się szuka różnych na przykład zawirowań hormonalnych. I w tym przypadku to niewiele zmienia. Jeśli na przykład nam wyjdzie, bo jesteśmy, nie wiem, na przykład transfacetem przed hormonami, któremu na przykład wyjdzie, że mamy podwyższony testosteron, to często się utarło, że to ludzie wpadają w panikę, że to znaczy, że to jest strasznie złego i nie dostaniemy hormonów przez to. I na ogół to nie jest tak. Na ogół to jest, trzeba znaleźć przyczynę tego stanu i na przykład jeśli nam wychodzi wysoki testosteron, to na przykład może oznaczać, że mamy, nie wiem, zespół policystycznych jajników i na przykład na to często terapia hormonalna testosteronem pomaga, więc w tym momencie nic się z tym nie robi, bierze się te hormony po prostu na przykład w niższej dawce i czasami to na przykład nam uspokaja te jajniki i wtedy wszystko jest git. Także ogólnie takie badania się zleca, żeby zobaczyć przede wszystkim, czy nam hormony nie zaszkodzą, no i po drugie szukamy jakichś jeszcze innych mitycznych powodów, dla których możemy się czuć trans, nie będąc trans. Czyli na przykład niektórzy zlecają jakiś rezonans magnetyczny mózgu i wszystkiego innego, albo na przykład EEG, taką się siatkę zakłada na mózg i świeci światełkami po oczach. No to są takie trochę badania z dupy, nie wiem, badanie dna oka, bo tam czasami się zdarzają jakieś enigmatyczne, takie anegdotyczne guzy i można je wtedy wykryć, ale no to są badania takie, powiedzmy, dość zbędne. Jeśli nikt nie ma żadnych niepokojących objawów, to
Większość lekarzy takich, powiedzmy, woke, nowożytnych już raczej tego nie zleca. No, niektórzy dalej się tego trzymają. Największy problem z tym jest taki, że na ogół są to lekarze prywatni, za te wszystkie badania się buli mnóstwo pieniędzy. Z takich no, bardziej uzasadnionych badań to jest na przykład badanie ginekologiczne, które na większości transpacjentów nie jest po drodze, ale też często się tak zdarza, że to jest na przykład pierwsze badanie ginekologiczne w ogóle w życiu takiej osoby, która na przykład jest już w wieku zaawansowanym, na przykład po 20, no i myślę, że wypada pójść do ginekologa chociażby raz. W ramach na przykład niedostania raka albo czegoś takiego, żeby się upewnić, że na przykład wszystko jest ok, zrobić sobie na przykład cytologię raz na 2 lata czy coś takiego. No i na przykład można zrobić badanie ginekologiczne na przykład przez powłoki brzuszne, USG, nie? W sensie nie trzeba od razu segrzebać, tylko można na przykład zrobić to z zewnątrz, jeśli ktoś naprawdę nie jest w stanie inaczej. Tylko trzeba znać ginekologa, który nie będzie marudził i to po prostu zrobi. Jeszcze się przyjęło na przykład, że się robi kariotyp, czyli to jest badanie genetyczne, kiedy patrzymy sobie na nasze na przykład chromosomy płci, patrzymy na przykład, czy nie jesteśmy interpłciowi. To badanie jest trochę z dupy, ponieważ bycie interpłciowym tutaj niewiele zmienia, ale myślę, że warto wiedzieć, z tym, że to jest badanie dość drogie. Można je zrobić na NFZ, ale trzeba mieć dlatego skierowanie od lekarza z NFZ-u, co nie jest takie łatwe w tym przypadku. No i na to się czeka. Prywatnie to kosztuje kilka stów. No i na ogół tam nic ciekawego nie wychodzi, ale może wyjść. W każdym razie robi się takie badania. No i na ogół wygląda to tak, że jeśli lekarz dostanie te wszystkie zaświadczenia i badania, i sam tam z nami pogada i nie ma żadnych przeciwwskazań, to daje nam papier, że jesteśmy trans. A raczej, że w jego obserwacji taki wysnuwa wniosek. No i tyle. I to jest właśnie diagnoza transpłciowości i ona będzie nam potem na przykład służyć do tego, żeby zmienić sobie dane w sądzie, żeby sobie zrobić operację, żeby dostać hormony. Albo na przykład przekonać transfobicznych rodziców, że nam się nie wydaje. To tak czasami też się zdarza. Także to właśnie jest diagnoza transpłciowości. Myślę, że wyczerpałem temat. Będziemy niedługo mówić jeszcze o lekarzu seksuologu. Ja tutaj trochę wyczerpałem temat, ale postaram się jeszcze bardziej to rozdrobnić. Właśnie. A teraz nie wiem, być może w cotygodniowym panelu mówienia o mnie opowiem wam, jak było z moją diagnozą. Bo to taka, nie wiem, czy ciekawa, dość śmieszna historia miejscami, ponieważ moja diagnostyka na szczęście dla mnie odbywała się dawno temu, kiedy jeszcze ten system, on był z jednej strony o wiele gorszy, a z drugiej strony były takie rzeczy, które potem się trochę zepsuły. Na przykład była taka przychodnia na Dolnej. Przychodnia na Dolnej charakteryzuje się tym, że ona jest na NFZ, co jest ewenementem w Polsce. Chyba nie ma za bardzo miejsc na NFZ w Polsce, które się zajmują transpłciowością. No to jak się ta przychodnia zajmowała transpłciowością jest kwestionowalne, ale na przykład nie było wtedy tak źle jeszcze, jak jest teraz. Ja pamiętam, że tam poszedłem i się dostałem do tego seksuologa, psychiatry właśnie, który mnie prowadził w ciągu miesiąca chyba. Kolejka nie była długa. No i na przykład mają tam tak, przynajmniej wtedy, ja chodziłem do lekarza, który już tam nie pracuje. Bo miał dosyć, nie wiem. W każdym razie odszedł stamtąd, teraz tam przyjmuje inna lekarka i na przykład tam jest śmiesznie, bo tam jest ta jedna lekarka, która się zna na transpłciowości, jest taka dość woke, prowadzi tych pacjentów tak powiedzmy dość rzetelnie. Raczej nie robi problemów, nie jest jakaś transfobiczna. Ale między innymi oprócz niej w tej przychodni pracuje na przykład gość, który ma wielokrotne pozwy o molestowanie pacjentek, jest znanym transfobem, straszliwym mizoginem i homofobem. Jest drugi, który ma również podobną opinię, się strasznie nie zna, na przykład kipuje ludzi latami, nie wypisując im żadnych skierowań, żadnych badań, żadnych opinii, tylko każe im do siebie przychodzić. I taki indywidua. I zasadniczo no, to jest taki trochę poligon, więc ja tam poszedłem z fartem, bo udało mi się dostać właśnie tego lekarza, do którego chciałem się tam dostać. No i to się trochę wlekło, ale pamiętam właśnie, że on mi no, zleca mi te różne badania. Ja tam właśnie robiłem tą krew, robiłem sobie, byłem tam, oni mają na miejscu swojego ginekologa, co jest spoko, bo ten typ, no on już widział dużą ilość transfacetów, więc jego nic nie szokuje, używa dobrych zaimków, więc to było o tyle spoko. A do tego nie mają pieniędzy, więc nie mają żadnego sprzętu, więc to badanie jest wyłącznie, że tak powiem, organoleptyczne. Nie mają żadnego sprzętu do wtykania ludziom różne narządy. Także w każdym razie było to, jak na pierwsze badanie ginekologiczne, było traumatyczne. W każdym razie oni mi tam polecali różne badania i jednocześnie tam u nich na miejscu mają swoich psychologów i psycholożki. I właśnie pamiętam, że tam najdłużej się czekało do psycholożki, do której ja się zapisałem jakoś zaraz po tym, jak poszedłem do tego seksuologa i czekałem 6 miesięcy na swoją pierwszą wizytę, a myk jest taki, że on powiedział, że ja dostanę po 6 miesiącach psychoterapii, w sensie tych spotkań z tą psycholożką, dostanę hormony. Z tym, że ja czekałem jeszcze 6 miesięcy, żeby w ogóle się do niej nie dostać, więc w efekcie z tego się zrobił prawie rok.
Ale no i te psychologie też tam są różne i one mają swoich fanów i wrogów. Na przykład no ja chodziłem do jednej, która na przykład dla mnie była super. Mam znajomych, którzy do niej chodzili, której nie znosili na przykład. Mój kumpel chodził do jeszcze innej, która mówi, że była strasznie taka dziwna i się nie dogadywali koszmarnie. Więc no tam też trzeba po prostu było trafić, ale no dużym plusem było to, że tam nie zostawiłem ani złotówki. Także to było spoko. Chyba, że nie, w automacie z piciem chyba sobie kupiłem kiedyś coś. Ale to 2 złote maksymalnie. No, w każdym razie tam schodziłem do tej psycholożki i właściwie to tam dużo się nie działo ciekawego, bo ja nie miałem żadnych problemów. Byłem dość pewny swojej tożsamości. I no i oni też w sumie byli dość pewni mojej tożsamości, ale mnie tam trzymali wyłącznie w ramach procedur. Więc ja sobie z tą psycholożką po 4 wizytach oglądałem filmiki na YouTubie, gadałem o planszówkach, które robię i tam się nie działo nic ciekawego. No ale odbębniłem, chyba pamiętam, że to w końcu nie było 6 miesięcy, bo ona się podała, stwierdziła, że dobrze, niech ci będzie chyba po 4 czy 5. Więc tak, i to jest śmieszne, bo ja na przykład jak ja to robiłem dawno, 5-6 lat temu, to wtedy nie było tak jakby, wtedy nie było Transbros. I nikt, ja jeszcze nie wiedziałem wtedy dokładnie, jak to wygląda. Nie wiedziałem, że muszę mieć jakąś diagnozę. Ja tylko wiedziałem, że ten lekarz mi wypisze hormony, jak tam będę chodzić przez długi czas. Ja dopiero jak miałem mieć jedynkę, rok na hormonach już, to się obudziłem, że ja nie mam od niego żadnej opinii. Nie, ja miałem opinię od seksuologa, miałem od tego lekarza i nie miałem opinii od psycholożki, bo oni tam się wymieniali tymi papierami między sobą, więc jak ona stwierdziła, że faktycznie jestem trans, to po prostu dała temu mojemu seksuologowi tą swoją opinię i w życiu nie widziałem na oczy, więc potem musiałem się do niej dobić. Na szczęście była sympatyczna i mnie przyjęła, jakoś tak off-road trochę i mi tą opinię dała, ale tak, ja dostałem moją opinię psychologiczną jakieś 1,5 roku po tym, jak ją zrobiłem. Także no, śmiesznie. Nie wiem, no i ja pamiętam, że znaczy jestem w takiej dobrej sytuacji, że mam w rodzinie lekarzy. Na przykład moja rodzona matka jest lekarzem, co sprawia, że może mi wypisywać różne bardzo taktyczne recepty. Przez to, jak już dostałem tą opinię i dostałem pierwszą receptę, to ja tam już nigdy nie wróciłem. Ja od niej wziąłem dokumentację medyczną do sądu, dostałem tę opinię i oni mi już potem nigdy nie widzieli na oczy. Raz robiłem sobie nagą sesję zdjęciową w jakichś ruinach obok, znaczy to jest jedna wielka ruina. Ale nie, że to nie była zupełnie naga sesja, ale pokazałem cycki, bo znajomy robił reportaż. W każdym razie tak. I to od tej pory no, mamusia wypisywała mi testosteron i jest super, ponieważ nie muszę tam już nigdy wracać. O, nie tęsknię. W każdym razie tak, to wyglądała moja diagnostyka transpłciowości. Zrobiłem ją kompletnie na przypale, nie wiedząc za bardzo do czego służy, ale teraz ją mam i fajnie, bo mi się przydała. No, także skończyłem nawijać chyba i odmeldowuję się. I widzimy się za tydzień w sobotę. Ciągle mam ochotę powiedzieć, że we wtornik, ale nie ma wtornika, gaps mi ukradł. Cycki.